Cześć, z tej strony Chory Michał i witam was w kolejnym odcinku z Crash Team Racing Nitro Fueled. Mamy oto nowy title screen, dlatego że mamy sezon 5. Jak widzicie, mamy kurczaka, a raczej króla kurczaków. Oraz balony i rakiety. Cóż za wspaniała sceneria. Nie ma to tamto. Oczywiście, przez to, że mamy nowy sezon, doszedł nam nowy tryb. Rig Rally. Czyli przejazd przez pierścienie. I jak myślicie, czy sobie w niego dzisiaj zagramy, czy nie? Oczywiście, że nie. Dziękuję za oglądanie. To by było na tyle. Trzymajcie się, cześć i pa pa. A tak na serio, to jedziemy z koksem. I wybierzemy sobie trasę, która była dosyć, jakby to powiedzieć, kontrowersyjna w pewnym stopniu, a jest nią Hot Air Skyway. Oczywiście sobie włączamy bez żadnego Mirror Mode, ponieważ Mirror Mode jest dla cieniasów. I pojedziemy sobie z balansowanym Koala Kong, który również pojawił się jako postać w tym oto sezonie. I ma on takie oto staty, jak sami zresztą widzicie, więc let's go! No więc dobra, Michał, dlaczego nie było tyle Crasha Team Racing Nitro Fueled? Co się z tobą dzieje? Gdzie twój rozum i godność człowieka? Halo, Michał, odezwij się, halo, powiedz coś. Dobra, więc przejdźmy do meritum. Nie było tyle Crasha Team Racing Nitro Fueled, dlatego że w nadzwyczajnym świecie się troszeczkę Nitro Fueledem znudziłem. Nie będę tego ukrywał, nie będę owijał w bawełnę, po prostu znudziłem się. Miałem, powiedzmy, dwutygodniowy detoks od Crasha Team Racing Nitro Fueled i stwierdziłem, że hej, obiecałem co miesiąc przynajmniej jeden odcinek bonusowy. I raczej to jest jeden odcinek bonusowy, bo co miesiąc jest tylko jeden odcinek, więc to trochę nie miało sensu. Więc skoro obiecałem jeden odcinek co miesiąc, taki bonusowy, to słowa chcę dotrzymać. I w taki oto sposób pojawia się ten oto odcinek, który teraz widzicie. Nie wiem, czy będziecie go widzieli 28 listopada, bo ja nagrywam to 28 listopada. Nie wiem, czy będziecie widzieli tego samego dnia, czy nie. No ale jak będziecie widzieć, to w sumie fajnie, to oznacza, że się wyrobiłem z montażem. Dlaczego nie ma kamerki? Tak jak już powiedziałem na początku, dlatego że jestem chory i jak to mawiają, nie wyglądam wyjściowo, że tak powiem, więc no nie chcielibyście zobaczyć mnie teraz na kamerce, jak wyglądam. I zanim ktokolwiek powie, dlaczego się nie ogarnąłeś do nagrywania? Dlatego, że jestem chory i mi się nie chce. I mam do tego święte prawo. Okej? Okej. Koniec tematu. Skupmy się teraz może na tym oto wyzwaniu, więc na czym to wyzwanie polega? Jak widzicie na środku ekranu, a raczej na samej górze, na środku, mamy 107 tysięcy punktów. 107, tam 130 przed chwilą było. Jest to punktacja przez przejazd po tych pierścieniach. I tak, nie ma tutaj określonej ilości okrążeń. Czyli nie ma czegoś takiego, że na przykład pojedziemy na piąte czy szóste okrążenie i mamy tutaj final lap. Nie, nic z tych rzeczy. Tutaj jest tak naprawdę nieskończoność okrążeń. Możesz w kółko i w kółko i jeszcze raz w kółko jechać po trasie i zdobywać punkty poprzez przejazd przez pierścienie. Ale Binox ogarnęło bardzo fajną rzecz, czyli co każde następne okrążenie, nie tyle co te ringi zmieniają kolor, co jeszcze się zmniejszają, jak sami zresztą widzicie. Teraz mamy oto takie, nie wiem, pomarańczowato-żółte, bo w sumie tutaj trochę jest taki odcień żółtego i pomarańczowego, więc można by powiedzieć, że mieszanka tych obu kolorów występuje. Więc w sumie nawet cool. No i to tyle w sumie. A dlaczego ta trasa była dosyć kontrowersyjna? Dlatego, że Binox zażyczyło sobie, żeby tutaj gracz osiągnął 700 tysięcy punktów, co, no nie chcę tutaj być osobą, która zaraz będzie oskarżana przez kogoś innego, że to tylko ty tak gadasz i nikt inny więcej. Nie. Tak się składa, że siedzę na crashowych grupkach i na różnych, że tak powiem, forach. I ludzie, mówiąc o tym challenge'u z Hot Air Skyway, mówili, że to jest jeden z dosyć
trudnych, jak nie najtrudniejszych challenge'y, dlatego że Minox sobie zażyczyło, żeby tutaj gracz zdobył 700 tysięcy punktów. Co nie jest do końca łatwe i zanim ktokolwiek powie, ale challenge'e mają polegać na tym, że nie mają być łatwe, one muszą być troszeczkę też trudne. Zgadza się. Podpisuję się pod tym lewą, prawą ręką, stopą, głową i łokciem, jeżeli chcemy tutaj być bardzo dokładni. Ale nie oznacza to, że musi być też jakoś frajersko trudny ten challenge. Bo nie tylko ja miałem z nim problem. Dużo osób na czacie z tego, co pisali u mnie na live streamie wtedy, miało z tym challenge'em niesamowity problem. I to by było w sumie na tyle, co chciałem powiedzieć odnośnie tego challenge'u. Udało mi się w końcu za n-tym razem osiągnąć wynik 800 tysięcy ringów, ale dam wam mały tutorial, jak zdobyć tyle punktów. Najlepiej to nie omijajcie żadnego pierścienia. Przez każdy pierścień starajcie się przejechać, dlatego że czas przy okazji widzicie, dodaje się wam ta jedna sekunda, więc zyskacie na czasie przy okazji. Może jak się czas tutaj skończy, to zaraz wam pokażę, jaki był mój finalny wynik na tej mapie. Tak czy siak, jeżeli chodzi o ten challenge, to gdy przejedziecie go, to domyślnie macie plus 750 punktów, ale z tego co pamiętam, ja kończąc ten challenge dostałem 1056, coś takiego. Albo 1100. Nie pamiętam, coś w ten deseń. Coś w tym stylu chciałem powiedzieć bardziej. Za niedługo czas mi się skończy, ponieważ no raczej mi się nie uda dojechać do siódmego okrążenia, a jak mi się uda, to po siódmym okrążeniu raczej to się wszystko skończy. Ale tak, kończąc challenge Hot Air Skyway, to miałem koło 800 właśnie tysięcy punktów. I chyba miałem 11 albo 12 okrążenie już, tak więc to był niesamowity dla mnie rekord. A odnośnie Koala Kong, to co mogę powiedzieć? Jest dobrą postacią, fajnie się ją... Fajnie się w ogóle Koala Kongiem jeździ, nie powiem, że nie. I z tego co pamiętam, jego domyślne staty są takie, że on ma takie same staty jak Tiny Tiger. Embryo ma chyba takie same jak Cortex, Nina to samo. Nie wiem jak z tym, z Von Klatchem i z Pasadeną. Tak jest, 839 811 punktów, to był mój rekord. Jestem blisko ukończenia Gold Tiera, bo jak widzicie, dużo też grałem offline w Nitro Fuelda. W sensie wiecie, offline, że off stream bardziej chciałem tak to sprecyzować. No dobra, skoro Ring Rally mamy zaliczone, to nadszedł czas na CTR Challenge na wszystkich poziomach trudności, zaczynając od easy, kończąc na hard, z trasą Koala Carnival, która doszła w tym sezonie. Oczywiście mamy już to na easy ustawione. Skoro graliśmy Koala Kong w Ring Rally, to myślę, że teraz nadszedł czas na granie Pasadenom. Ponieważ, no nie ukrywajmy, zmieśćmy się chociaż przez te trzy poziomy trudności tymi trzema postaciami. I dobra, mamy tutaj taki oto skin Pasadeny. No i cóż, rozpoczynamy wyścig. Let's go! No i jest oto prezentacja tego wyścigu. Z góry przepraszam, jeżeli dźwięki będą się trochę przerywać. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale myślę, że chyba to aż tak nie będzie przeszkadzać. Przynajmniej mi się tak wydaje. Tak więc jedziemy sobie z koksem i tak jak to zawsze bywa, jeżeli chodzi o CTR Challenge, no to musimy szukać literek C, T oraz R. Więc ciekaw jestem, jak twórcy tutaj porozkładali te literki. Warto sobie tutaj w dół zjechać i zobaczyć, czy coś nie ma. Jest, literka T. To sobie zabieramy. Gdzie jest literka R teraz? To jest dobre pytanie. Chyba, że tutaj będzie literka C zaraz. C jak cebula, of course.
Nie, jest tutaj literka R, którą ominąłem, ponieważ trochę nie wyrobiłem na zakręcie. Dobra, teraz szukamy dalej. Gdzie jest literka C? C, 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 C. Jak taki sklep? Jest tutaj. Musimy się wybić, żeby zdobyć tą literkę. Spoko. Ogólnie, jeżeli chodzi o soundtrack, bardzo fajny zresztą. Teraz się wyciszę, żebyście wy mogli go posłuchać. Bardzo fajny, bardzo naprawdę, bardzo, bardzo, bardzo fajny soundtrack. Bardzo mi się podoba i wyglądowo trasa ta też jest bardzo fajna i bardzo ładna swoją drogą. Dobra. I tutaj już pierwszy zgrzyt. Żeby się wybić, będziemy musieli chyba właśnie zrobić coś takiego. Oczywiście, że tak. Niestety zrobiliśmy to kosztem tego, że teraz jestem drugi. Ale myślę, że sobie King Chickena zaraz ten prześcigniemy. Dla osób, co nie wiedzą, kto to jest King Chicken. King Chicken to jest ten kurczaczek z Crash Attack Team Racing, który dawał ci tam zadanka. Wiecie, że na przykład jak byliście w jakimś hubie, no to był ten cały time trial, gdzie wszystko zamieniało się w te kurczaki i te skrzynki zwykłe ze znakiem zapytania, bądź też z owocami Wumpa. Zamieniały się w te stalowe i trzeba było te kurczaki zbierać. I potem wszystko się jakby resetowało, żebyście mogli zdobyć te monety. I dobra. Gdybyście mieli zdobyć tutaj token CTR, to jaki byście obstawiali kolor? Bo ja myślę, że obstawiłbym między żółtym a zielonym, coś takiego. No dobra. Skoro mamy na easy zaliczone, to nadszedł czas na trochę trudniejszy poziom trudności, czyli na medium. Ustawiamy sobie medium. I teraz von Clutch. Hot Head. Von Clutch, że tak powiem. I chyba nie będę zmieniał koloru tego czempiona, dlatego że mi się on bardzo podoba. Jest bardzo fajny wyglądowo. Dobra, ready, steady, go. Dobra, to już widzieliśmy sobie. Więc przewijamy i lecimy z koksem. Lecimy sobie z koksem i znowu zbieramy sobie literki CTIR. Chciałem przez chwilę powiedzieć CTIR, ale jak widzicie się poprawiłem. No i dobra, może przejdźmy sobie trochę do takich luźniejszych tematów, ponieważ ten poziom nie ma żadnych ciekawostek z tego, co przynajmniej na Wikipedii szukałem. Być może są jakieś ciekawostki, ale o tym niestety nie wiem, bo nie zagłębiałem się w historię tego poziomu. Może ten poziom ma jakąś ciekawostkę, o której ja nie wiem, a ktoś z was wie, więc jeżeli ktoś z was wie coś na temat jakichś ciekawostek, to serdecznie zapraszam do, nie wiem, napisania czy coś ten deseń. Tak czy siak, może się trochę wytłumaczę, dlaczego tak mało CTR Nitro Fuel teraz było ostatnimi czasy, że tak bardziej w inne gry teraz pykam na live'ach i tak dalej. No chyba nie będzie to dla nikogo tajemnicą, że troszeczkę się z CTR-em znudziłem. W sensie teraz tak trochę złapałem, powiedzmy, tego powera, żeby na nowo sobie pograć i trochę postreamować nawet go. Może to nie będzie tak samo streamowane jak ostatnimi czasy, gdzie streamy prawie codziennie były z CTR-a, ponieważ teraz chcę się trochę na innych grach skupić, na live'ach. Nie będę tego ukrywał. Ale co jakiś czas CTR-a myślę, że będę odpalał sobie, żeby tak porobić jakieś zadanka i może kończyć każdy Grand Prix. Zobaczymy, co sezon 6 nam pokaże. Już jestem, sorry, musiałem zrobić malutką pauzę. Więc tak, trochę byłem znudzony CTR-em. Nawet przyznam wam się szczerze, bez bicia, przestałem śledzić jakiekolwiek newsy z CTR-em związane. Po prostu Crash poszedł sobie na taki urlop, można by powiedzieć. Bardzo lubię, jestem fanem Crasha, ale no, nie można robić cały czas jednej rzeczy. Taka jest prawda, bo popadacie wtedy w rutynę i to już nie sprawia wam takiej przyjemności. No mi na przykład ostatnio nie sprawiały przyjemności streamy z CTR-a, dlatego odciąłem się trochę od CTR-a, ale myślę, że wielkimi krokami będzie można wrócić. Tylko jeszcze nie wiem na jak długo, jeszcze nie wiem w jakiej formie.
na razie jest wszystko do, powiedzmy, ustalenia i do uzgodnienia. W sensie ja sam ze sobą muszę to sobie uzgodnić. Okej. Wszystko spoko. Zmieniamy teraz poziom trudności oraz postać. No dobra, czas na hard. Czas naprawdę na bardzo hardy hard. I tutaj gramy King Chickenem. Bo czemu by nie? W końcu King Chicken to jest taki bóg CTR-a. Okej. Koala Carnival ponownie. Tym razem na hardzie i let's go. Ale z takich nowości, które przynajmniej udało mi się ostatnio zerknąć na chociażby kanał Canada Guy'a. To było w sumie wczoraj, więc takie fajne ostatnio, tylko że wczoraj. Widziałem, że on chyba wstawił filmik odnośnie tego, że coś tam liknęło do sieci, że prawdopodobnie w plikach gry jest możliwość, że pojawi się Rillaru w Nitro Fueldzie i naprawdę dużo fajnych postaci, jak chociażby, nie wiem, Berminator czy tam Ripto, może nawet i pojawi się Profesor sam ze Spyro, kto wie. Tak czy siak, nie wiem, ja przynajmniej tak to zrozumiałem przez przekaz filmu, bo oglądałem sobie go być może uważnie, być może nieuważnie, nie wiem. Ja tylko mówię to, co widziałem, a widziałem tam, że coś takiego się wydarzyło i trochę hashtag beka, bo przed chwilą wylosowała mi się maska Łuka Łuka, a teraz mam Aku Aku, więc śmieszna sprawa. Wiem, że tam ludzie mi to tłumaczyli już na live'ie odnośnie King Chickena, że on jest taką trochę neutralną postacią, bo on nie jest to ani dobry, ani zły, ale trochę taka śmieszna sprawa, nie powiem. Tak czy siak, trzeba zaraz tutaj te skrzynki pozdobywać, bo nie powiem, że nie jestem trochę na słabym miejscu. No siódme miejsce to tak nie za fajne miejsce, nie powiem, że nie. A fajnie byłoby być, nie wiem, pierwszy. Of course. Nie wiem, jak podejść do tej trasy, powiem szczerze. Coś czuję, że nieprędko mi się uda za pierwszym razem raczej. W sensie chodziło mi o to, że nie uda mi się za pierwszym razem wygrać to. Czuję, że będę musiał powtarzać to przynajmniej jeszcze z dwa razy. No, ta, będę musiał powtarzać. Oh shit. Dobra. To jako, że już widzieliście całą tą trasę po raz trzeci, to myślę, że sobie teraz powtórzę i widzimy się, kiedy mi się uda. Siemanko. Witam was po... Kurde, chyba dwóch dniach, coś takiego. W każdym razie mamy już grudzień, a dokładnie drugi grudzień, więc no niestety nie wyrobiłem się. Ale dobra, wracam do was po chyba szóstej albo siódmej próbie przejścia tego challenge'u. I patrzcie teraz na to. Widzicie to? Widzicie kurde to? Udało się. Ja pitole, naprawdę ta trasa jest mega, mega, mega trudna. I swoją drogą, jak widzicie, udało mi się zdobyć już praktycznie ostatni skin dla Koala Kong. Tym samym kończąc już piąty sezon Grand Prix. Więc CTR-y mamy zaliczone i teraz możemy już stąd wyjść. Hura! Naprawdę. Ten challenge był mega, mega, mega trudny. Serio, komputer tutaj to jest po prostu istna kpina. Dobra. Skoro mamy już zaliczone Koala Carnival wszystkimi praktycznie postaciami, nie licząc tam Koala Kong, którego teraz sobie akurat wybierzemy na Easy Mode, jeżeli chodzi o Time Relic. Więc czas na relikty, tak jak już przed chwilą wspomniałem. I co my tutaj ciekawego mamy? A, bo ja zapomniałem, że ja tutaj w pitstopie sobie kupiłem, kiedy przyszedłem sobie tutaj wyścigi. Kurde, gdzie mi się to pojawiło? Halo, halo, gdzie to jest? A, dobra, tutaj jest. Myślę, że bardzo fajny tutaj ten paint joba. Kupiłem sobie fajnego. Jakim tutaj wózkiem pojechać? A, pojedźmy sobie takim, czemu nie? Będzie śmiesznie dopiero. I characters i zmieniamy na Koala Kong i pojedziemy sobie Circus Kongiem. Tak więc w ramach tutaj 100% pewności mamy Relic Race, Koala Carnival, Easy Mode i jedziemy z koksem, bez zbędnego przedłużania.
Nie ma to tamto, dzisiaj praktycznie zabieram się od razu za montowanie tego i chyba nawet wyślę to dzisiaj jeszcze na YouTube'a, żeby był ten bonusowy odcinek. I następny odcinek z sezonu 6 pojawi się prawdopodobnie pod koniec tego miesiąca. Przez moją głupotę w tym miesiącu będą dwa bonusowe odcinki z Cetera, jak się z tym czujecie? Ponieważ tak, raczej się też zmotywuję na ten drugi odcinek. Dobra, ktoś tam mi wspominał, kiedy sezon 5 ruszył, że Koala Carnival jest dosyć trudnym poziomem na platynkę. Powiem szczerze, nie wiem, nie znam się, nie wypowiem się. Wiem, że ciężko mi było zrobić faktycznie na medium, ale na easy powinno być easy, hehe, jakkolwiek to brzmi. Powinno być git, ale nie mówię, że tak będzie, stuprocentowo. Mamy tutaj dobry wyskok, spoko, spoko. I teraz tak, tutaj jedyneczka była przed chwilą zdobyta, dwójeczka, jedyneczka, o, dobrze, 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 jedziesz, ziomuś. Tylko wiem, że już perfektu nie będzie, fuck! Raczej perfekta nie będzie. Dlaczego nie będzie? No kurde, dlatego, że... Zresztą czekajcie, zrestartujemy. Po raz pierwszy na wizji będziecie mieli typowy restart bez żadnego cięcia, bez żadnego montażu, nic. Po prostu nie udało mi się. Dobra, teraz tutaj jest git. I myk, 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 myk. Dobra, zrobiłem tutaj powiedzmy takie trochę ryzyko, bo jest szansa, że tak czy siak może mi czas... What the... Co to było? Widzieliście to przed chwilą? What the fuck? Dobra, dawaj mi tą dwójkę. O, teraz już się nagle zdobyła ta dwójka. Nie wiem, dlaczego wtedy się to nie stało, ale... Okej, niech tak będzie. Powiedzmy, że gra tak se zaplanowała i już. Mam do was takie jedno bardzo ważne pytanie. Czy wy też macie taki czasami dylemat odnośnie gierek, że na przykład macie dużą ilość gierek, tak? No nie wiem, strzelam przynajmniej... Może z 50 gierek macie, przykładowo? A nie macie... A macie uczucie takie, że nie macie w co zagrać. Bo ja na przykład coś takiego mam, że mam bardzo dużo gierek, ale mam czasami uczucie, że kurde, faktycznie nie mam w co grać. Czy wy też tak macie? Czy tylko ja tak mam? Czym to jest w ogóle spowodowane? To mnie tak najbardziej zastanawia. Dobra, zobaczymy, jak wypadnie nam ostatnie okrążenie. Kurde, ale tutaj nie mogę się coś wybić, przez co tych dwóch skrzynek nie mogę zdobyć. Fuck! Dobra, teraz mogę co jedynie już liczyć na łód szczęścia. Jeżeli mi się nie uda, no to będę w dupie i... Podejrzewam, że już jestem w dupie, dlatego że Koala Kong się zablokował. Co za frajer jeden. Co za po prostu frajer. Więc może powtórzę jeszcze raz moje pytanie i lepiej je sprecyzuję. Przykładowo, macie takie PlayStation 3, PlayStation 4, PC-ta, nie wiem, co chcecie sobie jeszcze wymienić, może nawet Wii albo Wii U. I macie ogromną bibliotekę gier. I czy wy też macie czasami wrażenie, że mając tyle gier, nie macie w co grać? No ja na przykład tak mam, przynajmniej z, tak nie wiem, plus minus 50-60 gier na Steama. I zawsze mam coś takiego, że cholera jasna, nie mam w co grać. Czym to jest spowodowane? Weźcie mi powiedzcie, tak szczerze. Bo tam to, nie powiem, że nie źle sprecyzowałem trochę pytanie. A chciałbym teraz znać waszą odpowiedź, czy tylko ja tak mam, czy to w ogóle... Jak to byście określili? Co to jest w ogóle za stan? Czy to jest po prostu, nie wiem, przemęczenie się grami, czy co? Bo naprawdę nie wiem. A, i swoją drogą udało mi się zdobyć tamtą skrzynkę w końcu, więc jej, jakiś progres mamy w końcu. Jakiś minimalny progres jest. O, i teraz kolejną jeszcze skrzynkę udało nam się zdobyć. Zobaczymy, jak wypadnie ostatnie okrążenie. Tego to ja się cholernie nie mogę już doczekać.
Dobra, mamy tutaj pierścionek ostatni. Dawaj, dobrze. Nie, tam u góry była dwójka. Fuck. No nie, najgorzej. I cały misterny plan poszedł. Teraz to już mi się w ogóle nie uda. Fuck, 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 fuck. Postanowiłem w sumie, moi drodzy, nie wiem, może to będzie dobra albo zła decyzja, już i tak to spaprałem, więc będę musiał zaraz restartować, że ja swoich bluzgów jednak nie będę wypipkiwał. Dlatego, że ponoć ma wchodzić od stycznia kopa. I szczerze powiedziawszy, i tak jako tako, przez słowa, które czasami wypowiadam, kieruję bardziej content do 16+. Wiecie, bluzgi i tak dalej. Można to też nawet na live'ach zobaczyć, że na live'ach dużo przeklinam. Więc stwierdziłem, że co mi szkodzi? Trochę mniej roboty, ale jednak ten. Jak będę chciał się kiedyś znowu bawić jakiś family friendly content, to najwyżej wrócę do wypipkiwania. A tak to wywalone. Albo jakby to powiedział pan Mister Karioner, wyjebane jajca. Jedziemy dalej. Dobra, mamy to! Mamy to, udało się! Ja pitole, mam platynę! Ale patrzcie, jak ja się męczyłem i to jeszcze na easy! Ja już się naprawdę boję, co to będzie na medium i na hard, naprawdę, serio! Ale udało się, yes! O mój Boże! Dobra, zmieniamy postać. I przy okazji poziom trudności na teraz medium. Dobra, więc kim by tutaj sobie zagrać? Pasadeną bym sobie zagrał i bym zagrał trochę lepszym pojazdem. HMM. A Daredevil zagrajmy sobie. Daredevilem, a czemu by nie? I zmienimy sobie kolorki, bo kolorki na jęzorki, takie kiedyś lody były. Nie wiem, czy wiecie. Dobra. Żółto-czarne? Nie, paskudne. Ech, może. Może jest głęboki i szeroki, ale to myślę, tak szczerze myślę, że ten kolor, ten light blue, bardziej pasuje do tego samochodu i do tej naklejki, więc bierzemy to. Bierzemy i jedziemy! Jedziemy, jedziemy, jedziemy! Kurde, nie ma opitalania się, kurde! Jedziemy, jedziemy, jedziemy! Teraz mniej więcej już znam położenie tych skrzynek i 49 sekund. No kurde, chyba sobie ze mnie jaja robicie. Co wy myślicie, że ja w 49 sekund dam radę te wszystkie skrzynki zebrać? Chyba was posrało. No dobra, zobaczymy. Może się uda. Może się uda, nie mówię, że nie. Ale szczerze to jest trochę przegięcie w sumie. Nie będę tego ukrywał. Ja jestem szczery chłopak i ja zawsze szczerze mówię, jeżeli chodzi o takie kwestie. A dla mnie, oficjalnie, to jest naprawdę przegięcie i to solidne przegięcie. Bo raczej nie dam rady tutaj platynki zdobyć. Więc jeżeli się nie da platynka, to będzie goldzik. Ciekawe, o ile skrócą na hardzie. Mam nadzieję, że to nie będzie 39 sekund, bo wtedy to dosłownie zestrzelę tych twórców. Na razie idzie jako tako dobrze. Nie ma co tutaj narzekać. Ale pewnie ta sielanka nie będzie trwała wiecznie. Tak, jestem na to przygotowany, że zaraz tutaj spartolę coś. Ale jak na razie jest dobrze, to niech tak zostanie. O, niewidzialna ściana. Coś pięknego. I patrzcie, i już tak jak powiedziałem przed chwilą, spartoliłem i teraz już prawdopodobnie mogę się z platynką pożegnać. Zarąbiście, po prostu brawo! Brawo! I jedziemy od początku. Tym razem pojadę na początku górą, tak dla odmiany, żeby nie było, że cały czas dołem jadę, jak taki lump.
A co będzie dalej, to się zobaczy. Nie trafiłem w dwójkę. Ja pierdzielę. Wiecie co? To jest po prostu męczące. Tutaj tak na dobrą sprawę, przy tych wyskoczniach, to jest mała szansa, że doskoczysz do tych skrzynek. I to za pierwszym razem. Bo nagle ci, kurde, postać wjedzie w niewidzialną ścianę. O co tu chodzi? Dobra, ostatnie okrążenie. Chwila prawdy. Chwila prawdy. Czy mi się teraz uda? Dobra, udało się. No, co za jeb... Co za jedynka głupia. Ja pier... Dobra, teraz to już popierdzieliłem kompletnie strony. Nic tutaj nie było. Ja! I widzicie? I No szkurwa! Przezywam demon Limbo of the Lost, by zabrały mnie z tego miejsca. Proszę, błagam. Zabierzcie mnie z tego miejsca. Dobra, powiem wam szczerze. Tutaj mi się nie udało zebrać, co prawda, platynki. Zebrałem, co prawda, szafir. Ale nie mam na tyle nerwów, żeby powtarzać tę trasę na platynkę. Więc w tym wypadku ja spauzuję i zagramy sobie, przynajmniej spróbujemy na hardzie. Zobaczymy, jak tam będzie się działo. A co to za Velocity, co? Dobra, mamy hard. I wybieramy se wonklacza, bo czemu by nie? Również wybieramy sobie czempiona, dajemy sobie tutaj jakieś takie byle jakie już kolorki, może nawet taki brokat, chociaż nie, w sumie ten brokat to jest do dupy w sumie. Ale ten jak najbardziej już pasuje. I jedziemy sobie na hardzie, zobaczymy jakie tutaj będzie mordobicie. Już nie mogę się tego kurde doczekać. To dziwne, to jest bardzo dziwne, że na hardzie za pierwszym razem to zrobiłem, na platynkę, a na medium nie mogę zrobić. Ale wiecie co to oznacza teraz? No chyba nie myślicie, że ja teraz zakończę odcinek z takim czymś, że... nie wiem, dwa razy platynka i jeden szafir. Ja myślę, że ten szafir jest niewybaczalny, więc... Skoro udało mi się na hardzie za pierwszym razem zrobić, to na medium nie powinno być żadnego problemu, co nie? Więc myślę, że teraz nadszedł czas na cięcie i spróbowanie jeszcze raz swoich sił. Miałem się poddawać, ale widzicie, jak na hardzie się udało za pierwszym razem, gdzie hard powinien być, kurde, naprawdę mega hard, tak dla mnie chyba medium było hardem. Okej, okay, udało się! Jej, mamy to! Trzy platynki, trzy poziomy trudności, trzy postacie. Czego chcieć więcej? Serio. Wow, udało się. Dobra, jestem z siebie oficjalnie dumny. Jeśli myśleliście, że ten odcinek dobiegł już końca, to jesteście w wielkim błędzie, ponieważ jako bonus zagramy sobie w Koala Carnival samym Koala Kong. Więc... Koala...
masz swoje 5 minut. A tak na serio, to już jest jakby taka, nie będę zmuszał was tutaj do oglądania tego, co teraz będzie pokazywane, ponieważ będzie tutaj leciała teraz muzyka z Koala Carnival. Ja w tym miejscu się z wami żegnam. Tutaj zostawiam już odcinek tylko dla naszego Koala Kong, gdzie będę jechał sobie przez pierścienie. I to w timelapse. Żeby był to jako tako bonus i żeby też było, wiecie, takie nawiązanie, że patrzcie, Koala Kong i jedzie Koala Kong we własną trasę w challenge z pierścieniami. Więc dobra, jeżeli wam materiał przypadł do gustu, tudzież ten odcinek, jakkolwiek możemy to nazwać, bo możemy to nazwać odcinkiem, tudzież materiałem, nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę, komentarz, a jeżeli jesteście nowi, to zapraszam do subskrybowania kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i filmami. No i cóż, widzimy się w kolejnych odcinkach bonusowych z Crasha Team Racing Nitro Fueled. Następny odcinek będzie prawdopodobnie gdzieś, nie wiem kiedy, zobaczymy kiedy rozpocznie się sezon 6. To wtedy będzie na pewno odcinek, barkowo. Tymczasem ja się z wami żegnam i zapraszam was na ten bonus. Nie mogę się już tego doczekać. Na razie i cześć. Pa, pa.